Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w grze Hollow Knight. I cóż, powiem wam szczerze, dzisiaj jest dosyć specjalny odcinek, gdyż chciałbym w nim oto powędrować przez wszystkie lokacje, poszukać znajdziek, ponadrabiać zaległości inne takie. I tak, jak widzicie, już nawet nie czekam, tylko idę przed siebie, by to wszystko nadrobić, bo nie ukrywając, zauważyłem dużo nieprawidłowości. I w sumie można w tej trochę pokażę. Pierwsza sprawa: City of Tears, Forgotten Crossroads. Po drugie, mamy nadal jeszcze jakieś przejście w Queen's Garden. Jak widzicie, nie sprawdziłem wszystkiego. Po trzecie, chciałbym też połazić ogólnie po jakichś miejscach, które wydają mi się takie średnio zwiedzone czy coś. Wiecie, takie, w których było mało rzeczy. No, w moim odczuciu aż za mało, można powiedzieć. By może odnaleźć jeszcze jakieś zagubione elementy czy coś, bo... No, mówiąc szczerze, Fungal Wastes przykładowo wydaje mi się takie niby zeksplorowane, ale tam chyba niczego takiego szczególnego nie było. I może tam być, wiecie, jeszcze coś pominiętego. Tak samo Fog Canyon, który... No, mówiąc szczerze, wydaje mi się takim typowym po prostu przejściem międzylokacyjnym, więc tak... Dzisiejszy epizod może być bardzo pocięty, może nie, ciężko mi ocenić. Ale na pewno będzie... Jakby to najłatwiej określić. Będzie mocno poboczny, że tak nazwę. Nie będę zaglądał w jakieś tam wspaniałe nowe rzeczy jak... No nie wiem, co się kryje w tym czarnym jaju. Nie będę też walczył z Grimmem raczej. Chociaż nie ukrywam, walka z Grimmem byłaby czymś bardzo przyjemnym, fajnym. Warto byłoby się jej podjąć. W moim odczuciu przynajmniej. No i proszę, ciekawa sprawa, nawet jeśli trafię pociskiem, to mogę się odbić. No, czy ja naprawdę to robię? Tak szybko po prostu daje się trafiać? Nie, uwielbiam ten ataki w ogóle, ale prawdopodobnie błąd... A nie, dobra, jednak od ataku tego dystansowego się nie odbijam. Od wroga. Ale wiecie, no, chyba to jest zbyt spory problem, że próbuję na nim polegać. Nie, wiecie, fajne ataki w ogóle, ale za często dostaję obrażenia. Przydałyby się te niebieskie maski tylko. O, w sumie... Czy to jest aż tak daleko? Nie, w sumie nie. Dobra. Tak więc jesteśmy tutaj. Powinniśmy zaczynać od pójścia... Gdzie ja chcę pójść? Nie wiem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy ewentualnie, to zajrzeć na arenę pierwszego bossa. Bo jak wiadomo, teraz prawie każdego bossa możemy pokonywać po raz kolejny, czy w sumie prawie każdego. To jest może tylko przesada z mojej strony, ale niektórych bossów możemy pokonywać po raz kolejny, wiecie tam. Jak to było chociażby z tym... No, brakuje mi teraz nagle słów. No tym, co go tam widzieliśmy, co po nim był podwójny skok. Co był w sumie taki jak my, tylko że miał w sobie tylko tą maść gluta, jak zwał, tak zwał. No a więc tak, nie przedłużając. Wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. No, więc właśnie, czy ja naprawdę dostałem tutaj tyle obrażeń? No a wracając, więc właśnie chciałbym po prostu sprawdzić, czy z nim też nie można się zmierzyć, bo wiecie, ta esencja jest nadal potrzebna. A jeśli można się z nim zmierzyć, to... On był bardzo prostym przeciwnikiem, więc... Od czego znowu dostałem obrażenia? No bez przesady. No właśnie, jeśli można się z nim zmierzyć, to warto byłoby to zrobić, żeby... może nawet dzisiaj odwiedzić jeszcze mod esencji, tylko powiem, że w sumie... dobra, już wiem chyba, gdzie jestem. Tak, chyba wiem. Więc tak, zanim pójdziemy się z nim zmierzyć, czy cokolwiek, to najlepiej byłoby zacząć od chyba... Ławeczki. A jedna ławeczka, którą jestem w stanie zlokalizować na tyle szybko, żeby tam się dostać, jest tutaj. O, prawie zginęłem. Jest to właśnie ta przy stagu. I w sumie gdybym wcześniej pomyślał, to bym nie musiał iść tak naokoło, tylko bym szybko podszedł do staga i byśmy byli na miejscu. Ale tak. Trzeba teraz po prostu, wiecie, myśleć, a nie chodzić bez celu. Więc po pierwsze, tak, zobaczymy, co tutaj wyniknie. Jeśli tutaj nie wyniknie nic ciekawego, to poszukajmy drogi do tego City of Tears, chociaż podejrzewam, że prędzej to City of Tears znajdziemy przejście tutaj, niż stąd do City.
Bo jednak nie ma co ukrywać. No miasto West było lokacją późniejszą, więc tak. Póki co. No idziemy, nie przejmujmy się niczym. Możemy go wysadzić tak fajnie. Uwielbiam te ataki. I tak. Chyba tutaj zaraz będzie właśnie ta nasza arena. Okej, czyli tutaj go zostawiliśmy. I czy można? Nie. Ale dobra, w sumie nie wiem, co by można było niby tu zrobić, skoro tak. No szczerze powiedziawszy, to mamy do czynienia z pustą zbroją. Po naszej walce w tym miejscu, no to się wszystko zapadło. Aha. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to ewentualnie takie tutaj się wspinać, bo wcześniej tutaj nie można było. Jeśli to dalej, to może nie bez powodu. I w sumie. A. No coś tutaj jest. I tutaj też coś słychać takiego. Jakby jakieś żale, więc. Tak. A, dobra, mamy. Sian, możemy do zniszczenia? Czy tym się da? Nie, niestety nie. I co my tu mamy? Okej. Mamy takich uciekających i. Chyba to mamy. Truchło naszego pierwszego wielkiego oponenta. No tak, jeśli nie mylę, to było właśnie coś takiego, tylko że po prostu w tej zbroi. Więc tak. Będzie ciekawie, dawno nie miałem do czynienia z nim, więc mogę nie pamiętać do końca jego ruchów, ale raczej będzie prosto. Jak wiadomo, on był pierwszym bossem, więc no, dużo nie można od niego oczekiwać. Dobra, dobra. A, można iść dalej. Tylko po co? A, dobrze, tu jest już arena. I co my tu mamy? Failed Champion, więc tak się nazywa jego ta wersja. Okej. Okay. Okej! Okay. Okej, okay. Zmiażdżenie zdaje podwójne obrażenia. Warto wiedzieć. Okej, okay, wszystkiego taki wiem podwójnie. Nie! Nie. Okej. Okay. To jest jednak ciężka walka. Dawało mi się, że mogę wiedzieć co i jak, ale to jest ciężkie. Nawet cięższe od Grima. Jednak nie ma, przebacz, ja wygram. Ja to wygram, zobaczycie. Ja to wygram. Może bezpieczniej byłoby tu iść z jakimiś tam, wiecie, innymi sprzętami niż to. Ja. Pewnie tak, ale ja się nie podam, jak chcę iść z tym. Jeśli się jeszcze raz nie uda, to bierzemy zamiast tego, wezmę sobie chyba tego, no jak to się nazywało, Mark of Pride'a i powinno być jeszcze łatwiej poniekąd. Póki co nie przejmujemy się tamtą ścieżką, idziemy na skróty. I okej. Okej, czyli akurat moje pociski są na zasięg jego maczugi. Okej. Okay. Super, super i porażka. Nie. No, on jest ciężkim oponentem jednak. Więc dobra, skoro to jest taki ciężki oponent, to przyjdziemy tu może później, i co? Warto posprawdzać, czy nie ma tutaj czegoś jeszcze, bo wiecie, no. Różnie może być z sekretami. Ale tak. Dobrze, kojarzyłem przynajmniej takie fakty, że tutaj właśnie można było niby tak przejść, ale no nie do końca i... A. No było to całe miejsce, wiecie, takie... Jakby to nawet się nazwać, co... Tam gdzie spotkaliśmy pierwszego ślimaka i... Okazuje się, że chyba tam się już nie da dojść. Teraz jak tutaj idziemy... A, to wracamy w to miejsce, dobra, czyli tutaj już niczego nie ma chyba. A w takim wypadku, jak niczego nie ma, no to... Nie będę przedłużał. Punkt odliczony. Jeden z. Bo w końcu, no, udało się znaleźć to, czego się spodziewałem. No i dwójkę takich. Co oni w ogóle mają? Miałem jakieś myśli? Okej, czyli oni po prostu się boją. No nie ma co się dziwić. Się boję mana. Dobra. Mniejsza o to. Po prostu idziemy.
I jak mówiłem, następny punkt na moim planie to w sumie... Nie wiem, czy bardziej Fog Canyon, czy bardziej City of Tears. Fog Canyon to jest takie tylko moje spekulowanie. City of Tears definitywnie ma jeszcze gdzieś przejście, więc... Dobra, powiedzmy, że pójdziemy do miasta Wes. Oczywiście to muszę zostawić. A proszę, ja nie mam nawet... A, czy Quick Slasha nie miałem? Okej, dobra. Okej, w takim wypadku bierzemy Quick Slasha, on nie będzie większego zasięgu. Ale chcę mieć jak najwięcej, więc no rozumiecie chyba. Chyba cześć Staguś i proszę do City Store Rooms, bo chyba mniej więcej tam było przejście dalej, którego nie wykorzystałem. I tak, zobaczymy co z tego wyniknie. W sumie warto by było mieć, jak to się nazywa, jakieś przejście. Znaczy, jakie przejście? Znowu mylę fakty. Mówię przejście, myślę o tym, jak to się nazywało. O mapie. Dokładnie. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, co tutaj jest. I definitywnie nigdy nas tu nie było, więc... Cokolwiek jest tutaj, to... Trzeba było tu przyjść, po prostu. To 50 i... Sądząc po tym, to... to jest to połączenie. Głupi, ja szukałem tego na tyle sposobów. Myślałem, że z drugiej strony trzeba wejść coś. No dobra, dobra. Byłem nierozważny, nierozsądny, ale teraz to już mamy, więc jej, zobaczymy w końcu, co jest po tamtej stronie. A tu jest... Zwykły przeciwnik. Zwykły przeciwnik oraz zwykły przeciwnik. W dodatek mamy tu jeszcze zwykłego przeciwnika. Jakiś kolczasty spadek. Dół. I do tego... To było chamskie. Patrzcie, zwykli przeciwnicy. No. Wygląda to, że tutaj powinienem już dosyć dawno być. Ale jakimś cudem nie pomyślałem o tym, bo jestem głupi, niemądry i w ogóle nieuważny. I co my tu mamy? Okej, dobra, warto było tu przyjść. Kolejna część naczynia na duszę, więc super. Coś dalej tu jest? Nope, więc dobra, chyba. Chyba ten punkt możemy odhaczyć z mojego harmonogramu. Zajęć, się tak nazwę. I tak, w takim wypadku... Szybciej będzie dostać się do... Którego? Jesteśmy tu, dobra, idziemy już do tego staga. Co mi tam szkodzi? Okej, jesteśmy znowu w Crossroadsach, hura. Stęskniłem się za tym miejscem, tutaj coś w ogóle jest? Nie, nie ma. A szkoda. Bo takie sekrety gdzieś na sufitach czy coś to fajne by były. A co tak, nie lubię tych wrogów, chociaż tutaj to jest jeszcze chyba taki wolno pluj. Oczywiście, że trzeba iść naokoło. Ale dobra, wiecie, to tym nie będę was już męczył. Widzimy się za chwilę, jak już tam dojdę. Dobra, wiecie co? Dopiero teraz zauważyłem jedną rzecz, jak tutaj wróciłem, bo szczerze. Głównie dlatego, że chciałem sobie niby nafarmić trochę kasę, to zauważyłem. I wiem, że niedawno mówiłem, że pójdziemy dalej, ale... Jakoś tak po prostu mam sprzeczne myśli ciągle. Że właśnie takie coś było i... Ciekawe kolce. Więc co tutaj trzeba? Jakoś nie, to będzie źle. Nie, dobra, jest okej. Tak więc mamy minisekcyjkę. I no, w czasie kiedy sobie biłem właśnie robaczki, to zauważyłem. A jest to miejsce, w którym jest jeszcze więcej tych wrogów. W sumie... Nie wiem po co. Nie wiem naprawdę po co dają takie okropne miejsce. Ci wrogowie tylko wkurzają, więc no. Nie wiem po co. Ale dobra, mniejsza. Ja jestem po prostu ślepy, że nie zauważyłem tych pęknięć, które tam były. Całe szczęście moja upartość co do farmienia kasy, bo chcę jak najszybciej, wiecie, mieć już wszystkie przepinki. Pozwoliła mi zauważyć, chociaż to sporym opóźnieniem. Że muszę przyznać, to akurat przyznam Hollow Knightowi. Pękane ściany ma ukryte naprawdę w dobry sposób. Zazwyczaj. Chociaż ja też nie jestem aż taki spostrzegawczy, żeby zauważyć te wszystkie rzeczy od razu, więc...
to może nie jest kwestia tego, że ma dobrze ukryte, co nawet po części tego, że ja nie ogarnę. Ale mniejsza z tym, po prostu. Co my tu mamy? Okej, okay, i co to jest? Reed. Czyli albo ona mówi tutaj o... jak to się nazywa? O dzieciach, o gatunku, albo o tym, żeby się rozmnażać. Okej. Okay. A mniejsza. Więc tak, no nie ukrywam. To, że sprawdzałem wszystkie lokacje po kolei. Poszukiwanie wrogów doprowadziło do tego, że mamy sukces. A i od razu mówię, zobaczymy, co się stanie, jeśli się pokona tamtych, też tych tamtych, to też ciekawiło. Nic, dosłownie, z pokonań tamtych, którzy byli przy tym bosie, co nie dostaje się nic. Nawet wpisu nie dostałem za to, więc buł. Nie wiem, po co ich tam dali, skoro nawet wpisu nie mają, ale dobra. A i przy okazji jeszcze też chciałbym sprostować jedną lamę moją z poprzedniego odcinka chyba, to było w poprzednim albo jeszcze wcześniej. Odnośnie tego czegoś, tu jest napisane o Vengeful Spirit, a przecież my już tego nie mamy, mam teraz 6 soula, dopiero sobie uświadomiłem to dzisiaj przed nagrywaniem tego, więc no. Brawo ja. I przy okazji co my tu mamy? Glowing Womb, czemu Womb? Zabiera duszę, tworząc... O, hatchlingi, nawet nie wiem co to jest. Ale zobaczmy, czym są hatchlingi. Okej. Okay. Fajne to, patrzcie, mamy już takie swoje zwierzaczki. Ładne są. Fajne. Chociaż wiecie co, nie. Ja tego nie będę brał, tylko chciałem zobaczyć jak to działa. Ciekawe chyba zostaną, mimo tego, że już nie mam szpinki, ale teraz bardziej chodziło mi o to. A nie, znikają, niestety. Więc tak, możemy z tego korzystać normalnie. Nie sprawdzałem jeszcze jak to działa i zobaczmy teraz i... Co? Co? Wypluwam... mnóstwo takich robaków. Okej. Okay. Ale dobra, totalnie mniejsza z tym. Nie to znowu. Następny kierunek w sumie. Jeśli mamy zwiedzać takie rzeczy, czy coś jeszcze takiego szczególnego było? Co mógłbym powiedzieć, że kojarzę, czy to wiem, że chciałbym sprawdzić? Dzisiaj tak mieliśmy właśnie wędrować, sprawdzać i... Ostatnie co mi zostało to jest ewentualnie, podkreślam, ewentualnie. Jakbyście tego nie brali z jakiegoś wielkiego pewnika, sprawdzić właśnie jeszcze Fog Canyon, bo jak mówiłem, wydaje mi się pusty. Po czym idziemy do Queen's Gardenów po raz kolejny, więc jej, będę wpadał w kolce. Co chwilę. Ale dobra, póki co mniejsza z tym, bijmy wszystko co się rusza. W szczególności, że musimy znowu 12 tysięcy wpłacić za powiększajkę życia, którą będziemy mieli tym razem niezniszczalną. I nie ukrywam, tamta przypinka nie jest mi już tak potrzebna. Więc no. Ale jednak warto byłoby ją mieć już też ogarniętą. Więc tak. Po prostu robię to bardziej dla samego zrobienia niż dlatego, że wiem, żeby to korzystał. Swoją drogą, jeśli tamten boss był taki trudny, może warto byłoby sprowadzić na niego strategię pod szarp przodoła. I wiecie, potem jeszcze dasz mastera i inne takie rzeczy. Nie wiem, czy to jest mądre rozwiązanie. Ale może warto. Tak czy siak, chyba będę musiał kiedyś zrobić jakiegoś... może nawet live'a z polowania na... bossów. Tych takich... to co się właśnie aktywują po uderzeniu tym Grimnailem, czyli ostrzem snów. Ja potencjalnie tak, bo szczerze mówiąc ja nie mam cierpliwości do tego samemu, jakbym miał chociaż ponarzekać czy kogokolwiek, żeby mi poradził. Oczywiście. Oczywiście. Ten. Może by się udało. Bo jakoś tak właśnie, jeśli chodzi o odcinki, preferuję robić jakieś takie rzeczy, które są ciekawsze niż po milion razy walczyć z tym samym bossem. Dobra, teraz jesteśmy tutaj, czyli w tamtą stronę i powinniśmy zaraz dojść do kanionu mgieł. A tutaj? Okej, okay. Nie kojarzyłem, że tu jest jakiekolwiek przejście. Ciągle się do kanionu mgieł, ale dobra. Skoro gra tak twierdzi, to pewnie tak jest. Wiecie, nie mam zamiaru się po prostu z grą kłócić. I tak już pokłóciłem wystarczająco długo z nią o szukanie sekretnych przejść, które rzecz jasna nie zauważałem.
bo jestem ślepy. W sumie wspominałem już niejednokrotnie i... nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dobra. I gdzie jest to przejście? A dobra, tutaj. Tutaj, tak, dobra. Pamiętam, niedawno je odkryliśmy. Też taki byłem zaskoczony, że coś takiego jest. Ale mniejsza. Co robi Dreamnaila? Ktoś mi wytłumaczy? Dobra, mniejsza. Mniejsza ponownie, złazimy i... nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. A nie, dobra, tutaj gdzieś. Ostrożnie. Okej, czyli tu jest przejście jedno. Ale nie wpadaj na to, proszę cię. Gwiezdny klucz. Okej, tutaj jest takie przejście, czyli tam jest do Fungal Wastesów. Co? Może pobijmy w sumie te meduzy. Zresztą trochę dłuższy z tego będzie. Oczywiście znając życie i tak więcej stracę na tym niż zyskam. Oczywiście, ale przynajmniej pobijemy meduzy, więc może nie być jeszcze tak źle. Co? W ogóle ciekawe dźwięki wydają te ściany. W niektórych miejscach. Tylko. Ciekawe, ale tak, wydają. Bo tutaj gdzieś to chyba było. Gdzie tak jakby było jakieś ciało? Ciekawe czemu. Naprawdę, to jest tylko w tym jednym konkretnym miejscu. Nie. Wiecie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Czemu czasami takie są odgłosy, czasami nie. Nie w ogóle, więc... ja. Co? Nie. Proszę, nie. No dobra, widzimy się za chwilę. Dobrze, witam ponownie. Jeszcze nie jesteśmy na miejscu, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, którą odkryłem przed chwilą. Patrzcie na to, no to jest piękne po prostu, te moje dystansowe ataki, że tak nazwę. Jeśli udałoby mi się to teraz zniszczyć, to muszę wam coś pokazać. No, niestety wybuchłem się nadal, ale... o, to było wredne. Ale tak, tymi atakami jesteśmy w stanie rozbijać te, jak to się nazywa. O, brakuje mi słów teraz. No, jesteśmy w stanie rozbijać te właśnie eksplozje tych dużych meduz, więc tak. Będę tu chodził z tym całym czymś, a póki co idziemy dalej już w kierunku naszego miejsca śmierci. Całe szczęście po drodze mamy taką salę pełną malutkich meduz, które z przyjemnością oddadzą nam swoją esencję, byleby tylko móc znowu w bezpieczny sposób eliminować te duże. To dosyć nietypowe. Ale uwaga, widzicie? Widzicie, można tym po prostu fajnie tak detonować te z odległości, więc super. Teraz bardziej podobają mi się te ataki. I jesteśmy teraz... No dobra, sam wskoczyłem w to, nie. Nie wierzę, ale dobra, tam byliśmy przed chwilą w jakiejś takiej specyficznej lokacji. Z tego co widzę, to tutaj? A może jeszcze to było wyżej? Nie jestem pewien. No nie, ja nie mówcie, że tutaj teraz zginę od zwykłych małych meduz. Dlatego, że za bardzo się skupiam na unikaniu tych dużych. Nie, dobra, to musiało być tutaj. Bo nie widzę, wiecie, nigdzie indziej przejścia i tak, tak. No, chyba dobrze trafiłem. Więc ostrożnie z tym tutaj, bo to eksplodujące dziadostwo jest. Aha, film też zdaje obrażenia, tak po prostu. Super, po prostu. Nic zaciągnąłem, po prostu super. Okej, wniosek następujący, muszę być teraz dużo ostrożniejszy niż byłem. Nie. To są jakieś żarty, prawda?
Robicie sobie żarty. Wiecie, jeśli ta gra nie robi sobie żartów, to ta lokacja jest masakrą. I muszę wam przyznać, nie kojarzę tego miejsca, więc... Pewnie nawet mnie tu wcześniej nie było. A może byłem, tylko nie pamiętam. Okej. Nie, jeszcze raz nie. Czy wy to widzicie? Ja po prostu nie umiem. Nie umiem w życie. No cóż. Dałem coś nowego, więc super, hurra, jest to co chciałem, ale z drugiej strony to coś nowego jest jeszcze gorsze niż... Myślę, dwie rzeczy, które znalazłem na początku dzisiejszego epizodu, czyli... Zresztą w sumie na początku dzisiejszego epizodu? Nie, bez przesady, dzisiaj znalazłem tak naprawdę tylko jedną rzecz do tej pory, która jest trudniejsza i... w sumie trudna, chociaż trochę. Jestem w starcie z... tym, no... no, z... Tą specjalną wersją pierwszego bossa. Więc tak, no ale to jest dużo trudniejsze, ja nie chcę, ale muszę. Jak mówiłem, dzisiaj chciałem zaległości nadrabiać, więc... Tak de facto sam sobie po prostu to narzuciłem na siebie. No i cóż, następny epizod dla odmiany będzie już czymś spokojniejszym, obiecuję wam. Pójdziemy sobie do Koloseum, albo zobaczymy w końcu, co jest z tym czarnym jaju. Obstawiam, że jeśli chodzi o czarne jajo przynajmniej, może tam być jakaś przypinka. Wiecie. Ile razy było wspomniane to miejsce całe, że tam może będą jakieś fajne rzeczy właśnie. Może jakiś kolejny kawałek wiedzy o tym świecie? Czy cokolwiek? Ewentualnie podejrzewam osobiście, że też może tam być dosłownie zakończenie, więc... Te. Nie ukrywam, po prostu jeśli to jest już ukończenie gry, no to chciałbym inne aktywności też dokończyć, ale... W sumie wiecie co? Kiedy było gadane o tym czarnym jaju, w sumie pośrednio, bezpośrednio, bardziej pośrednio, ale tak. Mamy je zaznaczone na mapie, od kiedy weszliśmy do City of Tears. Było związane z tymi maskami. I zanim skoro mamy maski ogarnięte, to warto byłoby tam zajrzeć. Proszę powiem tyle, jeśli to będzie ukończenie gry, bo wszystko wskazuje na to, że może naprawdę być jakiś taki punkt kulminacyjny albo ukończenie, to z góry mówię, Hollow Knight i tak bym chciał kontynuować później. Może nie od razu, wiecie, w sensie, że teraz, tak tu, ale definitywnie, może na live'ach, może coś i to nie jest to przejście. Bo tak, no, bardzo mi się spodobał. Chciałbym po prostu jak najwięcej wycisnąć z tej gry. Jak widać, mam jeszcze Grima do pokonania, Koloseum właśnie do zrobienia. Co tam takiego jeszcze mniej więcej można powiedzieć, że mamy do ogarnięcia. My chyba tylko już Grim został i Koloseum, poza tym. A, no i jeszcze zabrać wszystkie przypinki, które, jak się okazuje, mogą być naprawdę dobrze pochowane po tym świecie, przez co nawet nie będę wiedział, jak się za to zabrać. Ale tak. Poza tym to chyba już naprawdę... Tylko Koloseum i Grim byśmy mieli 100%. No, tak. No dobra, Koloseum, Grim i jeszcze dokończenie zwiedzania lokacji. Poszczególnych, no oczywiście, ale no, wiecie, skrót myślowy. Teraz tam można było iść w dół, ale to jest chyba droga pułapka taka bardziej. Sądząc po tym, ile jest tam tych takich... No, tych rzeczy z pomarańczową obwódką. Z pomarańczowym elementem bardziej niż obwódką. Ale wiadomo, o co chodzi. Oj, nie, ja nie chcę. Ja nie chcę po prostu. Pyk, bąbelek i co my tu ma? Czarnocz. Czarnocz. Naprawdę? Ja myślałem, że już mam maxa. To byłoby takie... Okej. Dajesz się z wrażenia, po prostu wysadziłem. Nie, super, ale... W sumie... Dobra, to było spore wyzwanie dla takiej lamek. Chociaż tak, nie wiem, czy powinni tak rozdawać czarnocze za byle takie rzeczy. Chociaż w sumie to już dostaliśmy kiedyś czarnocze z podobne głupoty. Dosłownie za pokonanie dwóch przeciwników, którzy nawet jakoś szczególnie trudni nie byli. Więc tak, no... Zasłużony czarnocz. Dobra. I w sumie odcinek jeszcze może trochę potrwać, więc pora pójść chyba teraz w ostatnie miejsce, które miałem na liście. Konkretnie mówiąc do...
Queen's Garden, ostatnią ścieżkę. O czym będziemy mogli już zakończyć spokojnie ten epizod i zająć się już następnym czarnym jajem, koloseum. I być może jeszcze jakimś zwiedzaniem czy coś, teraz tak... Nie jest aż tak daleko od Staga, więc powiedzmy, że Stagiem pojedziemy do Queen's Garden i będziemy tam piechotą leść. Bo po co? Stagiem szybciej, Stagiem bezpieczniej. I tak, dobra. Po prostu idziemy. I w sumie muszę wam przyznać, nie spodziewałem się tego wszystkiego. Jak już mam coś to miejsce, to tam raczej bym nie chciał iść z tym. Chociaż z drugiej strony może warto by było. Nie wiem, odpuszczę sobie, co może być chciwym. Lub to tak. A, w sumie. Z drugiej strony może warto byłoby też pomyśleć o tym. Nadal. To było dużo tych takich wrednych, wiecie, lataczy. Nie, dobra, za szybko tam będę tracił życie. Bierzemy w takie połączenie. Nie będziemy chciwcami. Niestety mniej geo i geo nie będzie przychodziło. Ale na uzbieranie tych 12 tysięcy mamy jeszcze czas. W szczególności, że nie jest aż tak istotne. No, większy zasięg ataku. I zwiększone obrażenie i szybsze atakowanie. Moim zdaniem to jest bardzo cenne. I już na wstępie po prostu pokazałem klasę. Dobra. Dobra. Tutaj jest to przejście całe, które w sumie daje tylko jakieś tam takie... fragment chyba lore, który nie jestem w stanie jeszcze rozszyfrować, bo nie wiem, kim był zdrajca, żeby się przejąć dzieckiem zdrajcy. Coś. Ale dobra. Teraz stąd idziemy tam trochę wyżej i zaraz będziemy na miejscu, więc tak. Dobrze kojarzę, że od Staga jest w miarę szybko i w miarę bezpiecznie, pomijając moje lamy. A, i jeszcze jedna rzecz. Dla tych, którzy liczyli na bardziej pocięty odcinek z większą ilością akcji, no wybaczcie, ale... jakby to najłatwiej wam wytłumaczyć. No, ja nie lubię robić cięć. To nie chodzi o to, że za trudne czy coś, tylko po prostu wychodzę z założenia, że... lepiej oglądać wszystkie moje zmagania i tak dalej, niż tylko ich cząstkę. A więc tutaj jest przejście. Ha, wiecie co, muszę przyznać, nawet nie zwróciłem uwagi, że tutaj cokolwiek było i... okej. Nie, ja bym szczerze po co to, ale dobra. Wiecie, i tak, żeby wejść w ogóle do Queen's Gardens, to chyba trzeba było mieć tego dasza, jeśli się nie mylę, więc... tak. Chociaż nie. Nie, tutaj nie, chyba. Nie podoba mi się to. A, nie, dobra, to zwykła arena walk, okej. Już myślałem, że coś gorszego, ale to jeśli to jest zwykła arena walk, to proszę bardzo, chodźcie tutaj, pokonam was wszystkich bez problemu i tyle. Okej, to nie była zwykła arena walk. Okej, on bije za dwa. To nie jest dobry pomysł. Okej. To kiepski pomysł był tutaj przyjść. Tak, definitywnie to bardzo kiepski pomysł. Okej. Serio? To tyle? Wiecie, nie żeby coś, ale spodziewałem się czegoś trochę więcej. W ogóle mam... przy okazji też warto byłoby zobaczyć, czy mam jakieś nowe informacje o przeciwnikach, bo dawno nie zaglądaliśmy. O proszę, zgadłem, że to są mchowe muchy. Nie będę ukrył, nie pamiętam. Okej, czyli to jest wielki mchowy szarżownik, tutaj mchowa wagabonda, czyli buntownik, to są jakieś takie... możesz sobie zatrzymać, poczytać, ale... ja szukam informacji o tych tutaj wrogach, co to w ogóle jest, a więc... tak, to nadal nie są te rzeczy, które tutaj pokonujemy. Muszą być jakoś strasznie nisko na liście.
Nie, co dalej nie jest co? Wow, dużo strasznie tych wrogów już pokonywaliśmy. Mantis Petra, zdrajca Mantisów, Lord zdrajców. Okej. Bla 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 bla. Idealna nazwa po prostu. Okej. Wiecie co, tak tutaj patrzę? Wiecie co, wydaje mi się, że moja mapa może być uszkodzona. W sumie teraz nawet jestem prawie pewien, że jest uszkodzona, bo patrzcie. Na liście nie mam tam tych duchów, które widziałem w niektórych miejscach. Okej, dobra, nie ma sensu tam wskakiwać. A ten, jak to się nazywa? A nie mam ich na mapie zaznaczonych, więc... Chociaż może są. No i tam, może są zaznaczone, tylko to ja byłem jakiś taki... Nie, dobra, nie było to. One były tutaj i nie mam zaznaczone, a powinienem mieć, więc... Bronić. Bronić. A to jest agresywne, więc można to pobić. Dobra. W ogóle co to za miejsce? Chwila. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest... Może to było to, co widziałem tam wtedy, wiecie, tam z tej perspektywy. Nie wiem. A już pójdę sprawdzę później może. Ale póki co... zobaczmy, co tu się kryje za tym wszystkim. I... Jaka ładna muzyczka. Taka spokojna i... Nie wiem, co to jest. Ale będę tego posłuchać. O, przybywa. Daleko zawędrowałoby mnie odnaleźć, on zawędrował. Czy poszukuje mojej pomocy? Czy... A może ścieżka... prowadzi go do tego, Peritant... A nie, do takiego miejsca? Nie wiem. Ciężko mi to tłumaczyć, wybaczcie, dzisiaj nie jestem w formie. To prawda, prawda, że ciebie że byłeś wyczekiwany. Nie, może to jest niewłaściwe. Prawdą jest to, że tak, ktoś taki jak ty był wyczekiwany. Mam prezent. Trzymany bardzo długo dla jednego z twojego gatunku. Połowa całości, kiedy zjednoczony... Wielka moc zostanie przyznana. I na ścieżce dalej wielkiej mocy będzie potrzebować. Dziwne trochę, nie do końca, może to trochę tłumaczę. Ale co my tu mamy? Co to jest? Wzięto biały fragment. Okej, okay, dobra, dobra. Zmierzyło się z... Gendered Child. Czyli co? Czyli z dzieckiem, które posiada płeć? Co? Nie rozumiem. Trochę takie dziwne strasznie, ale dobra. Niech będzie z dzieckiem, które posiada płeć. Jest dosyć dziecięcym wrogiem. Silnym w umyśle i ciele. Odbicie po prostu jej matki. Chociaż... Te dwie mało czasu spędziły razem. Tutaj nie do końca jestem w stanie to przetłumaczyć prawidłowo, że nie wiem, czy ona nie miała pretensji do jakiejś tam wymiany, czy tam jakiejś umowy. A tak szczerze, nawet ma jakieś tam po prostu jakieś powiązanie do tego stwora. Jeśli wasze ścieżki kiedykolwiek się złączą, wyobrażam sobie, że możesz zyskać sobie potężnego sojusznika. Z moich korzeni... osłabienie... naczynia... boleśnie odczuwam. Są tylko dwa oczywiste... wyniki czegoś takiego.
Pierwszy jest nieodwracalny na obecnym... na obecnej drodze. Regresja. Wszystkie umysły. Chyba coś na zasadzie podporządkowane tej okropnej pladze. Drugie. Wydaje mi się być... Drugie preferuję. I będę poszukiwać twojej pomocy w jego zdarzeniu. Podmiana. Proszę cię. Dokonaj uzurpacji naczynia. Jego... oceniana siła była nieprawidłowo sprawdzona. No dobra, tam coś mówi, że po prostu... Nie wiem, czy jej się nie podobało, czy to był błąd z istym też. Ale ty jesteś czysty od takich błędów czy takich zarzutów. Możesz przechować to coś wewnątrz. No, oferuję ci szczere ostrzeżenie. Naczynie samo w sobie może być słabe. Ale jest mocno, jest bardzo wzmocnione przez siłę wewnątrz. By zawłaszczyć jego rolę wymaga siły. Dosyć sporej. Przygotuj się bardzo dobrze, zanim będziesz chciał podjąć się takiego wyzwania. Wiecie co? To miejsce jest całe w infekcji. Mamy tutaj to znacznik. Te słowa potwierdziły moje obawy. To jest zakończenie gry. A, dobra. No i co jeszcze mówi? Nie, przygotuj się dobrze, lecz nie opóźnij tego wszystkiego. Jeśli naczynie zostanie zniszczone całkowicie, plaga uwolni swoją wściekłość i potęgę zbudowaną przez wieki uwięzienia. Ale tak, wiecie co, to wszystko potwierdza mi moje obawy i takie teorie, które miałem od dłuższego czasu, ale nie wiem, czy z nimi dzieliłem z wami, czy nie. Na pewno dzisiaj się już podzieliłem, ale no. Wracając. Tamto miejsce prawdopodobnie oznacza koniec gry. Więc tak. Potencjalnie, jak mówię, i tak pójdziemy tam w następnym odcinku, bo chcę to zobaczyć, sprawdzić w ogóle. A co dalej, to się przekonamy później. No i cóż. Kolejne miejsce ukończone. A no tak, ta bramka. No teraz rozumiem, czemu w takim miejscu postawili tą bramę. Chcieli po prostu sprawdzić, czy... gracz na pewno posiada ten dash, żeby móc sobie poradzić z tamtym przeciwnikiem, bo widzieliście, on takie ataki wypluwał, które to w sumie były takie, że nie dało się chyba ich ominąć bez tego dasha. Ale dobra, mniejsza z tym. Dało się. Chociaż dostaliśmy kolejne tajemnice bardziej niż odpowiedzi. I cóż, skoro jest już taka sytuacja... Co bym mógł w sumie powiedzieć w tym momencie? Mogliby zakończyć odcinek, ale nie wiem. Nie wiem, czy jest jeszcze coś do zrobienia. Więc wiecie co, może tak będzie najlepiej, po prostu zakończę to w tym momencie. A na następnym epizodzie już zmierzymy się z podejściem do zakończenia gry. Więc tak, na tym momencie wam dziękuję bardzo, no i do zobaczenia już w następnym epizodzie, który będzie jak będzie, bo w sumie trochę zgubiłem poczucie czasu z tym, że wiecie, trochę nowych gier się ostatnio pokazuje i po prostu zdecydowałem się przystopować z Hollow Knightem na rzecz właśnie nowych produkcji, żeby nie było, że tylko Hollow Knight, więc trzymajcie się i hej hej!